2015 roku braliśmy udział w harcerskiej wyprawie pamięci z okazji 75. rocznicy bitwy pod Monte Cassino. Zwiedziliśmy tam także Włochy. Braliśmy także udział w obchodach i rajdzie Honker. Ustawiamy frekwencję co 8 sekund. Nagrywamy vloga, Majetku, nie przeszkadzaj. Przepraszam. Przywitajcie się. Ja to jest dietetyczne. Właśnie instaluję, sami wiecie co. Nie wiedzą co, nie powiemy wam co. Nie, to jest tajemnica. To jest tajemnica. Patrzcie, popiół, znaczy nie pokażę wam ludzi, bo tam generalnie to... Jesteśmy sobie mam nadzieję, że vloga na Instagramie też tak będziesz płynnie nagrywać. Generalnie jesteśmy... Ej, czemu nie mogę tego tak... Super. Nie podoba mi się. Jesteśmy... Gdzie jesteśmy? Jesteśmy w Pompeja. Tak, i oglądamy ludzi. Chodź, idziemy podwiedzać. Ej, ale to nie nasza grupa. Cofamy się. To nie my, to był żart. To był żart. Nie. To jest takie poważne. A tu kręcić teraz? No, 3 minuty już ponad. Bardzo ciekawe miejsce. Dobra. Tutaj mamy bardzo fajną panią przewodnik, która bardzo świetnie wszystko opowiada. Nagrywam drugiego vloga vlogu. Patrzcie, nagrywam vloga na telefonie Majetka. Chyba pusto jest. Mała. Ej, ale to miast nie wyglądał ta pani jak to jest takie najbezpieczniejsze. Właśnie pojedziemy sobie na Casino, Monte Cassino. Tak, na to? Tak, tak, tak. Właśnie jest bardzo ekstremalnie, jak widzicie sami. W każdym momencie możemy spaść. Właśnie o tym mówiłam. To nie lada wyzwanie, powinniście być dumni. Okay. Bardzo piękne widoki. Bardzo piękne widoki. Robimy zdjęcia. Majetko, pokaż widoki. Pokaż widoki, są za tobą. No generalnie, słuchajcie, tylko pozazdrościć. No tylko pozazdrościć. Coraz bliżej, my zaraz spadniemy. Teraz idziemy zobaczyć, jak to wygląda od strony kierowców. Fajnie jest, bo bardzo nikt nie jedzie już. Może jak się już czasem jaduje... Chcecie coś powiedzieć? Nie. Aha, spoko. Jechali autobusem. Podamem to ja się się rapapara, rapapara. Biała ryja, jako para, rapapara, rapapara. Comandamento, perché sappiamo che già nell'Antico Testamento Dio aveva comandato ai membri del suo popolo di amare il prossimo come se stessi. Gesù stesso, a chi gli chiedeva quale fosse il più grande comandamento della legge, rispondeva che il primo era amare Dio con tutto il cuore e il secondo amare il prossimo come se stessi. Allora, qual è la novità di questo comandamento che Gesù affida ai suoi discepoli? Perché lo chiama comandamento nuovo? L'antico comandamento dell'amore, amare Dio e amare il prossimo, è diventato nuovo perché è stato completato.
to możecie się wymieniać, jak chcecie. Już wzięły na bok. Tylko tak się ogarniajcie i strzelajcie. Czas. Ja chcę do końca włożyć. To wleci, to wleci. Obróć, żeby się wysypała reszta. Dobrze to zrobić. To ma tam trafić? No tak. Mamy za ciężkie. Troszkę za ciężkie. I z powrotem. Dobra. I drugi. Nie, ja musisz jakoś bardziej... Będziemy je reklamować. Ale właśnie tak. Da się tak? Jezus. Bo do góry... Do góry to ale to nie da się tak właśnie. Nasz jest cięższy? Uwaga! Niżej! Bo to pójdzie w ziemię wtedy. No. Ale jak weźmiesz na górę, to pójdzie w górę. Trochę... To tak podniosę. To wtedy nie będzie, bo... Tak? No! Aśka, to ty? O Boże. Jak to tata zobaczy, to... Dobra. Uwaga! Zwężem tej, zwężem! Nie, bo się takie szybko pojawia. Nie lubię, bo się kasiło. Ale poczekałem, bo dymi. Dymi, więc. I poszedł? No, ja też tak sobie nie poszedł. Dobra. To są tylko petardy. No, to ja palił do przodu, ale to nie ma znaczenia. Nie musisz tego bierać, to dobra, jednak mogę to odwołać. Ej, bo ja mam wszystkie płyty po tym gubie. Jest takie, że muszą się wszyscy skać. Max, uciekaj w krzaki. Ej, szybko, nie! Ej, padnijcie, musicie wszyscy leżeć, bo już druga zaczyna patrzeć. Ale nie mamy... Połóżcie się tak, na glebę. Dobra, uwadzaj się, żeby dobra, czekaj. Czyli tak, czekaj, to jest ten punkt. Wojtku, gdzie jest północ? Zawsze północ jest u góry. A północ to jest literka, ta strzałka, to jest północ. Gdzie jest północ? Czyli 278. Robicie sobie tak, że sobie orientujecie mapę, to jest strzałka. Dlatego mamy tutaj różny teren, patrzcie. Co robimy? Przekręcamy. Mhm. Teraz sobie układamy wzdłuż linii i robimy tak, żeby to się pokrywało. O. Mamy teraz zorientowaną mapę, tak? Tak. Tam jest północ, tam jest południe. Ale musimy z tego punktu mieć. Tam jest wschód, a tam jest wór, to jest zachód. Z tego do... Ten punkt od chronika na północ. Czyli musimy to przesunąć tutaj, tak? 272? 272? 8. Musimy to dokładnie zrobić. Najlepiej to w ogóle sobie przy pomocy ekierki linii przesuńcie tą linię. Dorysujcie sobie taką, co będzie to przecinać, pionową dokładnie. Okay. I mierzycie sobie, zaznaczacie sobie 180, tylko odejmujecie 180. Tyle, ile wam zostało, wymierzacie od tej strony tutaj. Powinno wyjść wam mniej więcej coś takiego. To już my ogarnęły, ale kompasem też byśmy zrobiły. Nie dokładnie, nie precyzyjnie. Ale byśmy zrobiły. Zrobiłybyśmy. Dobra, dawaj, robimy krechę. Teraz tutaj. A czekaj, ty tak chcesz zrobić. Ale ta krecha nie ma... A dobra. Zrówna tego. Dawaj, rysuj. Dobra, teraz o tą też? Nie, to nie musimy. Czekaj.
278. Nie, to w drugą stronę ma być. To ma być tak? No to jest 180 i trzeba teraz... 98 ma być, 98 to ma być. Na pewno? Tak, 98. To jest 98 tutaj, tak? 5 razy 6 to 30. Ej, nie, a z nią 3000? Nie, bo to jest 0,6. Nie, to dobrze jest. Dobra, że teraz Ryk jest porowy. Dobra, troszeczkę byłoby to niebezpieczne. Nie chcemy, żeby to komuś z was stała się krzywda. Więc mamy 8 pytań. Wy sami wybieracie sobie 5 i na nie odpowiadacie. Jeśli macie jakieś źródła informacji typu kartki, możecie z nich korzystać. Telefon, internet się nie liczy. Mamy 8 pytań, wy wybieracie numerki od 1 do 8. 7,5. No takich to nie ma. 8, dobra. W jaki sposób został zniszczony pierwotny pomnik, który stoi tam na wzgórzu? Bo to jest jeszcze... Zestrzelili go. Mówił. Dobrze, jeszcze, jest jeszcze jedno pytanie. No i które chcesz? Łatwe, najłatwiejsze. Dobra, nie... Które chcesz? Tak, z góry nie kręć tego, bo to kompromitacja. Równym krokiem, rozumiano? Nie słyszałem! Tak jest! Ale bardzo dobrze! Zwrot! Moment, ja wydaję pierwszą komendę. Miał gaj, zielony gaj, w tym gaju tak ponuro, że raz przeraża mnie, że... Kaju tak ponuro, że ostrzeraża mnie. Zaszęta za wysoko, a my samotny zle. Zaszęta za wysoko, a mnie samotnej zle, samotnej zle. Ten harcerz i ty zwol na to krótko. Mina! Gdyby przybić kieksu harcerzy, to też była ciężka. Tak się zgadza. Nie, dzisiaj ma być dosyć. I to biegu się, biegu się, biegu się. Już ruchy, ruchy! Max! Będziecie mieli 5 minut. Przepraszam, 10 minut. Jakie jest zadanie? My musimy po waszym zadaniu wstrzelić się w tamtą miejscowość, tak? Hipotetycznie. Ale żeby się wstrzelić, mamy cały czas, jesteśmy obserwowani przez nieprzyjaciela. Należy tak zabezpieczyć ten moździerz i siły żywe, czyli obsługę, żeby samolot, który będzie krążył ponad nami, nie na nas nie zauważył. Siatka ma nie dotykać moździerza. Możecie użyć siatki, tych drągów, tych sznurków. Częściowo wykorzystać też gałęzie tego drzewa. Chodzi o to, żeby obsługa dwuosobowa, która jest obok, mogła sprawnie się poruszać, tak? Żeby ta siatka nie przeszkadzała im w wykonywaniu ich czynności, tak? Czyli zadanie służy do zamaskowania moździerza, ale też siły żywej tej obsługi, tak? Macie 10 minut. Czy jakieś macie pytania? Nie używamy żadnego igliwia, nie niszczymy zieleni, tak? Tylko gałęzie, siatka, drewno, sznurek. Czas, start. Zwróćcie uwagę, coś takiego zrobiliśmy. Pewna podpowiedź, tak? Tam jest siatka. Ale mamy te kije. Robimy kije, które są kamieniami. Koleżanka dobrze kombinuje, tak? Więcej nie podpowiadam. Macie 10 minut. Działać. Ciągnij, tak, bardzo ładnie. Bardzo dobrze. Dwie minuty zaliczymy? Pewnie, że dwie minuty. Jeszcze nikt nie uciął takiego małego, cieniutkiego plastra. A taki był potrzebny. A taki był nam potrzebny. Naprawdę ocena 5. Znowu ten sam? Ale dzisiaj tak, dzisiaj jest fajnie. Jak wkusniesz, to będziesz miał lepszy kat. Jak wygląda składak, czy ktoś jest? Się tak, wiesz, od dołu. Ale rochy, co to? To jest opatrunek? Tak! To jest opatrunek? Rany morskie, ja bym nie chciał, żeby ktoś mnie tak upatrywał! Tylko do zdjęcia! Jak tylko do zdjęcia? No i teraz trzeba się zastanowić, pomyśleć. Może i wie, ale robicie we dwie osoby.
Także jak któryś podpowie, któraś pan... No dobra, okej, okay, ogarniam. No to... Jeszcze prosimy harcerzy, około 30 osób, żeby weszło teraz na cmentarz i poszło na górę. Tu jestem, macham ręką nad ołtarzem. Już dziękujemy. Zwycięskiej bitwy. Obejmujemy miłością i modlitwą poległych i zmarłych, jak również prosimy o Boże błogosławieństwo dla żyjących. Podniosę się, ale jestem pewny, że nie zwrócę naszej uwagi. Dziękuję wszystkim, którzy tu dzisiaj przybyli.